Wyobraźcie sobie, że musicie znaleźć to. I musicie to znaleźć po tekście i nie po fragmencie tego tekstu, żeby było ciekawiej, tylko po całości tekstu. Czyli że tekst musi się równać właśnie temu, co tutaj widzicie. No i wydawać by się mogło, że to prosta sprawa. Otwieramy sobie narzędzia deweloperskie. I tutaj w Element możemy sobie wpisać selektor, który zbudujemy, i to będzie XPath. No i nie działa. Sprawdzamy jeszcze raz, czy tekst jest dobry. No musi być dobry, bo go skopiowaliśmy. To spróbujmy inaczej. Weźmy sobie ten tekst i przejdźmy sobie tutaj do konsolki. I tutaj możemy zrobić właśnie coś takiego. I tutaj też nie działa. No ale przecież widzę, że to jest to. Wezmę sobie jeszcze y, tą tutaj szukajkę, złapię sobie ten element i zajrzę do niego. No i widzę, że mam tutaj pięć jakichś takich potworków, nie? Mało tego. Jak sobie na to kliknę dwa razy, to one znikają i tutaj się pojawia taka duża spacja. No właśnie, bo te znaki, te potworki, to są znaki twardej spacji. Konkretnie pięć znaków twardej spacji. A twarda spacja to jest takie coś, co nam służy do tego, żeby te dwa słowa, akurat tutaj mamy między nimi pięć spacji, ale nam spokojnie wystarczy tutaj jedna. I to służy do tego, żeby te dwa słowa zawsze występowały obok siebie i nie zostały rozdzielone przez nową linię. Czyli to five i cała reszta nie może się oderwać od hes. Znaczy... Five nie może się oderwać od hes. Więc jeżeli coś przejdzie do drugiej linii, to przejdą te dwie rzeczy naraz, albo te dwie rzeczy zostaną w poprzedniej linii. No i tego się używa na przykład, żeby nie zostawiać takich sierot w stylu i czy o w języku polskim na końcu linii. Ale dobra, to jak wyszukać w takim razie po tekście z tymi twardymi specjami, skoro, no kurczę, nie działa. Skopiuję sobie ten tekst i otworzę sobie IntelliJ. Ja tu już mam przejście na tą stronę, i nawet gotowy tutaj taki kontener na ten tekst. Ja to sobie teraz wkleję i puszczę sobie ten skrypt. No i dalej nam tutaj mówi, że nie może nam znaleźć elementu z takim tekstem. No i teraz zaczynamy robić haki. Smażmy te 5 znaków twardej spacji. I teraz jak to można sobie tutaj zastąpić, żeby selenium poprawnie znalazło nam ten element. No więc tak, znak twardej spacji na Windowsie możemy zrobić tak. Przytrzymując lewy Alt, wpisujemy sobie 5, 5 i puszczamy. No i to jest ten nasz pierwszy znak nowej spacji. I musimy to zrobić jeszcze 4 razy. No i zobaczmy teraz, czy coś się zmieniło. Tada! Zadziałało. No i co jeszcze tutaj możemy zrobić? Znak twardej spacji na Windowsie, oprócz tego, że możemy przytrzymując właśnie ten lewy alt i wybierając 255, ale pamiętajcie, z klawiatury numerycznej, można to też zrobić wybierając z klawiatury numerycznej 0160, również przytrzymując lewy alt. No ale wygląda to trochę dziwnie i no, my nie mamy w oczach rozpoznawania, czy to jest twarda spacja, czy to jest zwykła spacja i to może być troszeczkę mylące. Na wypadek, gdybyśmy chcieli kiedyś te testy poprawiać albo coś tutaj zmieniać w tym selektorze. Więc można sobie to też zrobić wprost, tak, żeby to było bardziej widoczne. Zmażymy sobie te pięć twardych spacji i możemy to też zrobić na przykład używając Unicodu. A twardą spację w Unicodzie w Java możemy sobie zapisać tak. I skąd ja wiem, że to jest twarda spacja? Ano, wystarczy sobie wygooglować tabelę Unicode i znaleźć sobie znak, o który Wam chodzi, i tam sobie znajdziecie, że to jest właśnie to U00A0. No i co ja teraz muszę zrobić? No Skoro mam tam pięć tych znaków, to muszę dodać jeszcze cztery. No i zobaczmy. No i zadziałało tak, jak się spodziewałam. No i to się nie tyczy tylko twardych spacji. W ten sposób możecie sobie zapisywać też inne jakieś znaki, których sobie nie zapiszecie wprost na przykład z klawiatury. O czym trzeba pamiętać? O dwóch rzeczach, że to w ten sposób wygląda w Javie, a w zależności od tego jakiego języka używacie, to może wyglądać trochę inaczej, musicie się zorientować. No i druga rzecz, że ta kombinacja lewy alt plus klawiatura numeryczna działa tylko na Windowsie. Więc jak używacie jakiegoś innego systemu operacyjnego, to to też trzeba sobie sprawdzić. Po więcej ciekawostek tego typu zapraszam bezpośrednio na test.pl, ale także dobrym pomysłem jest zasubskrybować, żeby nic Ci nie uciekło. Do usłyszenia, cześć!